Witam serdecznie, dziękuję za taką zapowiedź. Faktycznie trochę nam zajęło, zanim nam się udało znaleźć taki termin, żeby każdemu pasowało i tak jakoś wychodziło, że zawsze gdzieś byłem, ale nie tam, gdzie mogę łatwo, skąd mogę łatwo tutaj dojechać. Tak jak już tutaj powiedziała pani profesor, ja przyjechałem z Krakowa, chociaż pochodzę nie z Uniwersytetu Jagiellońskiego, tylko z Jaworzna, takiej małej wsi pod Krakowem. No teraz to już miasteczka, co będzie miało w czasie tej dzisiejszej prezentacji duże znaczenie, dlatego że będę trochę mówił o tym, co takiego się działo w małych wsiach i małych miastach, co obecnie już prawie nie ma miejsca, że tak powiem, w populacji człowieka. Dzisiaj będziemy mówić o ewolucji człowieka, przy czym to nie będzie wykład o tym, jak ewoluowaliśmy setki albo dziesiątki tysięcy lat temu, ale jak, a raczej czy ewoluujemy teraz i czy ta nasza ewolucja faktycznie może nas do czegoś doprowadzić, a jeżeli z jakiegoś powodu jej nie ma, to dlaczego jej nie ma, jeżeli jest, to w którą stronę nas prowadzi i co z tym ma wspólnego medycyna, czyli czym jest taki obecnie bardzo modne połączenie i zbitek dwóch dziedzin, które przewija się bardzo często przez literaturę naukową, czyli coś, co nazywamy medycyną ewolucyjną. Brzmi bardzo dziwnie, natomiast zaraz, mam nadzieję, pokażę, że to nie jest aż tak odklejona od rzeczywistości dziedzina. Ja tutaj będę się czasami nachylał, żeby przełączyć slajdy. To jest taki obrazek, który nam się najczęściej kojarzy, jak mówimy o teorii ewolucji, czyli najczęściej albo widzimy postawionych obok siebie człowieka i małpę, albo widzimy jakieś zwierzę, które było sztucznie selekcjonowane pod kątem jakichś cech, to akurat są gołębie hodowlane, które były poddawane sztucznej selekcji prowadzącej do powstania tego niesamowitego bogactwa form, które widzimy na tym zdjęciu. I to zdjęcie tak naprawdę uosabia wszystkie cechy, jakie ma ewolucja biologiczna, o jakich za chwilę będę mówić, ponieważ zanim w ogóle zacznę mówić o tym, jak się ma ewolucja do tego, co się dzieje z człowiekiem współcześnie, musimy najpierw zrozumieć, czym jest tak naprawdę ewolucja i jakie są jej podstawowe składniki. Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób ewolucja była odnoszona do człowieka, już Karol Darwin w swojej książce wydanej w połowie XIX wieku wyrażał taką nadzieję, że teoria ewolucji w jakiś sposób przyczyni się do tego, żeby wyjaśnić to biologiczne pochodzenie i biologiczną historię człowieka. Natomiast cały problem polegał na tym, że Darwin nie miał za bardzo informacji i dowodów, żeby cokolwiek z teorią ewolucji zrobić, chociaż ci, którzy znają jego bibliografię, wiedzą, że pod koniec swojego życia, znaczy bliżej końca swojego życia, wydał książkę, w której opisał swoją wizję na temat tego, jak gatunek człowiek mógł ewoluować. Później, w pierwszej połowie XX wieku, była taka dosyć niechlubna era w tej, można już powiedzieć, medycynie ewolucyjnej, chociaż ona się jeszcze wtedy tak nie nazywała, kiedy to w szeregu krajów, niektóre z nich to są państwa, o których pewnie byśmy nigdy nie pomyśleli pod tym kątem, bo do tej grupy należały m.in. Szwecja, Norwegia, Japonia czy Szwajcaria, ale także Trzecia Rzesza. W szeregu krajów próbowano zastosować genetyczne i ewolucyjne procesy, jakie przynajmniej naukowcom się wydawało, powinny sterować powstawaniem i rozwojem gatunku człowieka do tego, żeby ukierunkować jakoś rozwój naszego gatunku i go polepszyć. To był bardzo niechlubny okres w ewolucji, w medycynie ewolucyjnej. Na szczęście dosyć szybko się skończył i obecnie tak naprawdę o eugenice myślimy już raczej tylko jako o takim cieniu w historii myśli ewolucyjnej, chociaż na powiedzmy przestrzeni lat od 2005 do 2013 roku i to tak naprawdę kontynuuje teraz, widzimy ogromny boom i rozwój nowych, zupełnie innych niż dotychczas stosowane metod inżynierii genetycznej, takich jak na przykład ta, której skrót powinniście Państwo kojarzyć, dlatego że z nim jest związana jedna z nagród Nobla w ostatnich latach przyznana, CRISPR-Cas. To jest metoda, która pozwala w bardzo precyzyjny sposób edytować genomy i tak naprawdę można by powiedzieć, że do pewnego stopnia historia może nawet zatacza koło od pierwszej połowy XX wieku do teraz, kiedy my tak naprawdę powracamy do jeszcze potencjalnie bardziej niesamowitych, ale też trochę strasznych
możliwości, jakie daje nam genetyka molekularna. Te wszystkie kamienie milowe, które tutaj wyjaśniłem i ten jeden, o którym nie powiedziałem, a który dotyczy opublikowanych właśnie przed 2010 rokiem wyników dotyczących składu genomu człowieka współczesnego i tego, że on prawdopodobnie zawiera spore ilości materiału genetycznego neandertalczyka, to wszystko są takie, jak dla mnie, jedne z ważniejszych kamieni milowych w naszym rozumieniu ewolucji człowieka i dochodzeniu do połączenia naszej wiedzy antropologicznej z taką czystą biologią ewolucyjną. My najczęściej, kiedy myślimy o ewolucji człowieka, widzimy coś takiego, czyli drzewo ewolucyjne, na którym mamy szereg gatunków, no i oczywiście od razu ostrzegam, że nie będę tutaj popadał w zbytnie wyjaśnienia, dlaczego nie powinniśmy mówić, że pochodzimy od małpy, dlatego że człowiek, tak jak widzimy na tym rysunku, pochodzi od wspólnego przodka obecnie żyjących małp oraz człowieka rozumnego. Natomiast najczęściej widzimy taki obrazek, kiedy myślimy o ewolucji człowieka. Kiedy sobie to drzewo ewolucyjne człowieka zoomujemy, powiększymy, to widzimy linie ewolucyjne, które doprowadziły do naszego gatunku, czyli do, tutaj mamy cały szereg gatunków, które po drodze w historii ewolucyjnej istniały i od których w pewnym momencie oddzieliła się linia ewolucyjna prowadząca do człowieka rozumnego, czyli Homo sapiens. No jak widzimy, ta historia ewolucyjna, która do nas prowadzi, nie jest wcale taka długa. Ona ma około niecałe tak naprawdę 2 miliony lat, chociaż ostatnio pojawiają się znowu kolejne publikacje, które trochę przesuwają tą granicę. Natomiast to, co nas najbardziej interesuje i to, o czym ja będę mówił w trakcie tego naszego dzisiejszego wykładu, to jest to, co się działo właśnie na tej przestrzeni, tej kreski. Czyli od momentu, kiedy od ostatniego wspólnego przodka oddzielił się ten pień ewolucyjny, który doprowadził do człowieka rozumnego. Tam działo się bardzo wiele ciekawych rzeczy, dlatego że w przeciwieństwie do praktycznie wszystkich organizmów żywych, które istnieją na Ziemi, ewolucja człowieka bardzo mocno napędzana była poprzez to, jak ten człowiek był w stanie modyfikować środowisko. Ja na to mówię czasami ewolucją ogniową, a naukowcy często to określają jako ogniowa hipoteza ewolucji człowieka, która postuluje, że to, co 1,5 miliona około lat temu człowiek zrobił, czyli wynalezienie sposobu wytwarzania i utrzymywania ognia, było jedną z ważniejszych modyfikacji środowiska, które wpłynęły na ewolucję człowieka i przez to, że na przykład udostępniły nam bardzo wiele środowisk, przez to, że poprawiły strawność pokarmu, przez to, że zacieśniły więzi socjalne, ogólnie wpłynęły na ewolucję tego unikatowego gatunku, jakim jesteśmy my, unikatowego przede wszystkim ze względu na rozmiar naszego mózgu i to, co ten mózg potrafi zrobić. To wszystko mogło zaistnieć między innymi dzięki tej, mogłoby się wydawać, bardzo niewielkiej modyfikacji środowiska i okiełznaniu nieożywionej części naszej rzeczywistości, co, tak jak powtarzam, w biologii ewolucyjnej nie zdarza się często, że organizm osiąga tak wielki poziom rozwoju ewolucyjnego, korzystając z modyfikacji swojego środowiska naturalnego w tak bardzo spektakularny sposób, jak w przypadku ewolucji ognia. Natomiast ta tak zwana ogniowa, jak ja to mówię, ewolucja człowieka miała miejsce tutaj, czyli tak naprawdę dosyć blisko tego miejsca, gdzie ten pień ewolucyjny, z którego oddzielił się gatunek człowiek, zaczął iść swoją drogą. Po drodze zdarzało się bardzo wiele różnych biologicznych i niebiologicznych zdarzeń w historii naszego gatunku, ale tak jak wiemy z zapisu kopalnego, my, ludzie, którzy żyjemy współcześnie, za bardzo, zasadniczo, nie różnimy się od tych ludzi, którzy tutaj zaczęli istnieć i których historia się rozpoczęła właśnie tych, powiedzmy, 1,5 do 2 milionów lat temu. I prawdziwe pytanie, które obecnie sobie musimy zadać, to czy ta historia ewolucyjna, która zaczęła się tutaj i tutaj ta ewolucja na pewno działała, dlatego że żeby doszło do specjacji i oddzielenia się linii gatunkowych od siebie, muszą zachodzić procesy ewolucyjne. Natomiast pytanie, które my sobie dzisiaj chcemy zadać i z którym ja tutaj też przyjechałem i nad którym bardzo wielu badaczy myśli od dłuższego czasu, to jest, czy wzdłuż tej ścieżki, która prowadzi do teraz, czyli do tego punktu zero, do współczesności,
ta ewolucja biologiczna faktycznie ciągle zachodzi. Czy ona zachodziła? Ja tutaj narysowałem kilka takich czerwonych kresek, które mogą, ale nie muszą, oznaczać momenty, kiedy tak naprawdę z jakiegoś powodu ta ewolucja biologiczna przestała tak bardzo dotyczyć naszego gatunku. I ja w czasie tego dzisiejszego naszego spotkania postaram się was wszystkich przekonać do tego, że faktycznie na jakimś etapie mogliśmy się wyzwolić i to niekoniecznie wcale jest dobra rzecz z ograniczeń ewolucji biologicznej. No i pojawia się ogromne pytanie, do czego może nas to doprowadzić? Do czego to wyzwolenie się z tej ewolucji biologicznej może nasz gatunek doprowadzić? Oczywiście to nie jest tak, że przestaliśmy w jakimś momencie ewoluować całkowicie. Na razie pozostańmy przy tej dosyć ogólnej informacji, że gdzieś tam ta ewolucja mogła zwolnić albo się wręcz zatrzymać, ale oczywiście ona na różnych poziomach w bardzo wielu momentach zachodziła i o tym, że ona zachodziła nawet stosunkowo niedawno w naszym gatunku, wiemy dlatego, że jest bardzo wiele różnych cech, które nasz gatunek posiada albo właściwości, które nasz gatunek posiada, które są stosunkowo ewolucyjnie młode, a więc musiały powstać już długo, długo po tym, jak rozwinęła się złożona kultura człowieka i jak zaczęliśmy modyfikować naszą rzeczywistość za pomocą technologii, ułatwiając sobie życie. 150 tysięcy lat temu na przykład powstała w populacjach człowieka poddanych działaniu takiego czynnika chorobotwórczego powodującego chorobę kuru. To jest choroba, która ma podłoże prionowe, tak jak na przykład encefalopatia gąbczasta czy choroba wściekłych krób. I okazuje się, że 150 tysięcy lat temu pod wpływem negatywnego doboru, który wynikał właśnie z działania tej choroby, w populacji człowieka pojawiły się osobniki odporne na to białko prionowe, które powoduje tą encefalopatię i ta odporność bardzo szybko się rozprzestrzeniła w populacjach najbardziej narażonych na zarażenie tym czynnikiem chorobotwórczym. Innym przykładem, około 10 tysięcy lat temu, niektórzy mówią, że 8-7 tysięcy lat temu, w populacji człowieka pojawiła się dosyć wyjątkowa cecha, niebieski kolor oczu. Nam się wydaje, że kolory oczu to jest coś tak wbudowanego w nasz gatunek, że musi być ewolucyjnie bardzo stare, natomiast okazuje się, że niebieski kolor oczu to jest stosunkowo niedawny wynalazek, który wynika z mutacji w określonym genie produkującym pigmenty nadające naszym tęczówce naszych oczu kolor. I co ciekawe, naukowcy bardzo długo się zastanawiali, w jaki sposób ten niebieski kolor oczu mógł ewoluować, ponieważ trudno było sobie wyobrazić jakieś jasne korzyści selekcyjne, jakie on mógł nam dawać, czyli w jaki sposób on mógł promować i zwiększać szanse przeżycia osobników, które te niebieskie oczy posiadały. Jedną z bardzo ciekawych hipotez jest to, że niebieskie oczy były promowane jako, ja tutaj to tak bardzo eufemistycznie nazwałem, wykrywacz nieprawidłowości w genealogii. Czyli mówiąc bardziej kolokwialnie, jako sposób, w jaki mężczyźni mogli upewniać się o ojcostwie swoich dzieci. Dlaczego? Mała przypominajka, że tak powiem, z klasycznego dziedziczenia. Jeżeli skojarzymy ze sobą kobietę i mężczyznę o niebieskich oczach, to praktycznie ze stuprocentowym prawdopodobieństwem ich dzieci również będą miały niebieskie oczy, dlatego że to jest cecha recesywna, która, żeby ujawniła się w potomstwie, to musi zarówno ojciec, jak i matka przekazać swoim dzieciom tą recesywną wersję tego genu, a jednocześnie, żeby u ojca lub u matki ona była widoczna, to również oni, każdy z nich musi mieć dwie identyczne wersje tego konkretnie genu, co oznacza, że jeżeli na przykład mężczyzna o niebieskich oczach kojarzy się z kobietą o niebieskich oczach i nagle rodzi im się dziecko z oczami brązowymi, no to znaczy, że ta jego żona nie do końca była mu wierna. Niebieskie oczy mogą być więc wykorzystywane przez mężczyzn. Słucham? W drugą stronę to już nie do końca by działało, dlatego że gdyby on był niewierny, to by przysporzył brązowych oczu jakiejś innej parze, tak. Ale ten prosty mechanizm mógł wspierać preferencje mężczyzn o niebieskich oczach w stosunku do kobiet o niebieskich oczach, bo dzięki temu mogli oni łatwo na przykład wykrywać zdradę, porzucać taką rodzinę, żeby zmaksymalizować swój sukces ewolucyjny i szukać sobie innej kobiety o niebieskich oczach, co mogło wspierać i rozprzestrzenianie się tej konkretnej wersji tego genu w populacji, która jak się okazuje
może nie mieć żadnej innej korzyści, nie dawać żadnych innych korzyści selekcyjnych. Tutaj głosy są podzielone. Czy faktycznie te niebieskie oczy nie są na przykład sprzężone, czyli związane z jakąś inną cechą, która jest korzystna ewolucyjnie? Jedno jest pewne. Jeżeli prześledzimy historię tej odmiany, tego genu, to się okaże, że to jest bardzo młoda ewolucyjnie cecha. Więc faktycznie 10 tysięcy lat temu powstała. Jest to bardzo krótki okres czasu w ewolucyjnej skali czasu. Innym zielone oczy to jest jeszcze inna historia, trochę bardziej skomplikowana, więc ja może nie będę tutaj wchodził, ale są starsze ewolucyjnie. Bardzo znanym przykładem, jeszcze młodszym tak naprawdę, który pokazuje, że ewolucja na pełnym gazie, że tak powiem, w populacji człowieka działała 7,5 tysiąca lat temu, jest ewolucja genów odpowiedzialnych za trawienie laktozy, która ma bardzo ciekawe, znaczy jej efektem jest bardzo ciekawe geograficzne rozmieszczenie tej cechy w populacji człowieka, dlatego że jak popatrzymy sobie na tą mapę, to jest mapa, która pokazuje występowanie nietolerancji laktozy z mleka w populacji ludzkiej. Tam, gdzie mamy jasne kolory na tej mapie, oznacza, że mamy mało ludzi, którzy nie tolerują laktozy. No i my na szczęście jesteśmy w takim miejscu świata, gdzie faktycznie jest takich ludzi niezbyt dużo. Tam, gdzie są ciemne kolory, oznacza, że prawie cała populacja nie toleruje laktozy z mleka. Dlaczego mamy taki obraz i co to ma wspólnego z ewolucją? Okazuje się, że tam wszędzie, gdzie widzimy ten jasny kolor, to są obszary, gdzie tradycyjnie i kulturowo populacje człowieka były związane z hodowlą bydła i z produkcją i wykorzystaniem mleka krowiego, więc tam presja ewolucyjna na to, żeby wykształcić tą zdolność, a raczej przetrzymać niejako naszą niemowlęcą zdolność trawienia laktozy mleka do dorosłości, była znacznie silniejsza niż na przykład tutaj, no nie wiem, chociażby w Azji Południowo-Wschodniej, gdzie praktycznie się nie pije mleka. To jest bardzo fajny przykład tego, jak ewolucja w odpowiedzi na jakiś czynnik, który jest geograficznie bardzo ustrukturyzowany, może prowadzić do takich bardzo ciekawych wzorców później w jakiejś konkretnej cesze, tak jak tutaj nietolerancji laktozy. Zobaczmy sobie, co się na przykład dzieje w Australii. Bardzo ciekawe jest to, że Australia obecnie ma bardzo jasny kolor, czyli tam występują ludzie, którzy tolerują laktozę, no ale pamiętajmy o tym, że obecnie Australia to jest tak naprawdę Wielka Brytania. To jest kontynent, który został skolonizowany przez Brytyjczyków i faktycznie pewnie rdzenni mieszkańcy Australii nie tolerowali laktozy, ale przemigrowali, że tak powiem tam, ludzie, którzy już tą laktozę jak najbardziej potrafili trawić. To są wszystko przykłady, że ewolucja u człowieka w przypadku bardzo wielu cech jeszcze kilkanaście tysięcy lat temu działała. Cechą, którą bardzo lubię, a która niestety nie ma takiego określonego interwału czasowego, kiedy tak naprawdę zaczęła ewoluować i kiedy się w populacji człowieka utrwaliła, jest menopauza. Mogłoby się wydawać, że menopauza, zwłaszcza kobiety pewnie tutaj na tej sali, nie przyklasną mi, że to jest jakaś fajna cecha, która zapewnia nam frajdę w życiu. Natomiast okazuje się, że ewolucja mogła wspierać również powstawanie tego typu cech. Zobaczcie, co mamy na tych wykresach. To są dwa wykresy, które pochodzą z takich bardzo długoterminowych badań, w których zgromadzono duże ilości danych na temat przedindustrialnych populacji człowieka, czyli takich, które no właśnie żyły przed rewolucją przemysłową. Na tych wykresach mamy całkowitą ilość wyprodukowanych wnucząt, prawnucząt i tak dalej przez daną kobietę w zależności od tego, jakiego ona dożyła wieku. I zobaczcie, że im dłużej żyła jakaś kobieta, tym więcej produkowała kolejnych jakby pokoleń swoich potomków, co związane jest z tym, że nawet po przejściu tego okresu menopauzalnego i po zaprzestaniu swojej aktywności rozrodczej, ona mogła się przyczyniać do zwiększenia sukcesu reprodukcyjnego swoich córek, wnuczek, prawnuczek i tak dalej i tym samym zwiększać również swoje dostosowanie, czyli swój wkład w rozwój populacji. Jak się sądzi, to jest właśnie czynnik, który doprowadził do tego, że tak bardzo daleko po zakończeniu swojej aktywności rozrodczej współcześnie kobiety żyją. Czyli to jest coś, co mogło się przyczynić do wydłużania się średniej długości życia w populacjach człowieka. Nie wiemy do końca, kiedy czynniki, które to promowały, się pojawiły. Możemy tylko hipotetyzować, że stało się to wtedy, kiedy ludzie zaczęli tworzyć mniejsze, bardziej zintegrowane grupy, gdzie faktycznie pomoc takich starszych kobiet, które już się nie rozmnażały,
miała faktycznie znaczenie dla przeżywalności dalszych pokoleń. Te wszystkie przykłady, które pokazałem, to są przykłady bardzo młodej ewolucji człowieka, młodej w sensie, która zdarzyła się stosunkowo niedawno, ale pamiętajmy o tym, że jak ja teraz mówię niedawno, to mam cały czas na myśli ewolucyjną skalę czasu, czyli tysiące lat temu. Natomiast najbardziej nurtującym nas obecnie problemem i takim, który biologów ewolucyjnych najbardziej obecnie niepokoi, jest to, czy teraz, obecnie na powiedzmy przestrzeni kilku wręcz ostatnich pokoleń, coś nie do końca dobrego mogło się dziać z ewolucją biologiczną naszego gatunku, człowieka. No i żebyśmy byli w stanie sobie zadać to pytanie, czy faktycznie ta nasza ewolucja, cokolwiek z nią się dzieje, musimy się najpierw zastanowić, czym jest ewolucja. Tak jak już na początku tam pokazałem na przykładzie tego obrazka z tymi gołębiami, ewolucję sobie można wyobrazić jako taki proces, który wymaga trzech bardzo prostych składników do tego, żeby działać. I ja z premedytacją na początku pokazuję tutaj obrazek, który nie ma w sobie nic biologicznego, dlatego że ewolucja to jest proces, który po prostu musi zachodzić, jeżeli spełnione są trzy bardzo proste warunki. Jeżeli jakiś układ, jakikolwiek spełnia te trzy cechy, to on będzie ewoluował i będzie się zmieniał. Jakie to są cechy? Po pierwsze musi być zmienność, czyli osobniki, które podlegają ewolucji, muszą się od siebie różnić. No i tutaj, jak widzimy na tym przykładzie, osobnikami są te kółka, one się od siebie różnią, bo mamy kółka duże i kółka małe. Po drugie musi być selekcja, czyli ta zmienność musi być do kolejnych pokoleń przepuszczana, ale nie w sposób doskonały, tylko niektóre osobniki muszą być po prostu w jakiś sposób blokowane od przechodzenia do kolejnego pokolenia. Tutaj tą selekcję zaznaczyliśmy symbolicznie takim, powiedzmy, sitem, które w przypadku tego konkretnie przykładu oddziela i nie przepuszcza osobników zbyt dużych, prawda? Przepuszcza tylko te, które mają wielkość stosunkowo niewielką. Czasami takie sita się mylą i czasami przepuszczą osobniki, które są trochę większe, bo ewolucja również ma to do siebie, że czasami działa przez przypadek i popełnia błędy, ale to jest jej jakby nieodłączna cecha. Trzecią cechą ewolucji, która musi być, żeby to wszystko mogło działać i której tutaj za bardzo nie da się przedstawić, to jest to, żeby w kolejnym pokoleniu te osobniki, które przeszły, wyprodukowały swoje kopie, ale właśnie swoje kopie, czyli osobniki, które do nich będą podobne. Innymi słowy mówiąc, żeby ta zmienność, którą tu mieliśmy, czyli w tym przypadku zmienność wielkości tych kulek, była dziedziczna. Jeżeli teraz po tym naszym doborze to, co tu zostało, czyli te małe kulki, się rozmnożą i wyprodukują więcej małych kulek, no to zobaczcie, co dostaliśmy. Mieliśmy populację o średnio dużych kulkach, a po zajściu doboru dostaliśmy populację o średnio małych kulkach, czyli zaszła ewolucja. Nasze kulki zmniejszyły swój rozmiar. Dokładnie tak samo dzieje się w każdej populacji żywej, bo jeżeli na przykład wyobrazimy sobie takie ptaki, w których zmienność wynika z tego, że mają różnej długości dzioby, tak jak to pierwsze pokolenie, które jest tutaj zaznaczone. Jeżeli teraz w środowisku pojawi się jakaś cecha, która będzie promowała niektóre osobniki, na przykład takie kwiaty z długim kielichem będą promowały te osobniki, które mają najdłuższe dzioby, no to te, które mają najdłuższe dzioby, będą się coraz bardziej i coraz lepiej rozmnażać, a te, które mają dzioby krótkie, będą po prostu z populacji eliminowane, więc siłą rzeczy zmienność, selekcja i dziedziczność z takiej populacji, gdzie mamy średniej długości dziób, dostaniemy taką populację, gdzie większość ptaków będzie miała te dzioby faktycznie bardzo długie. Człowieka tyczy się dokładnie to samo, czyli populacja człowieka musi spełniać te trzy warunki zachodzenia ewolucji, żebyśmy mogli mówić o ewolucji biologicznej gatunku człowieka. Czyli musimy mieć zmienność w cechach, które mają podlegać ewolucji, czyli na przykład jeżeli wyobrażamy sobie, że człowiek miałby na przykład ludzki mózg miałby ewoluować w stronę większych rozmiarów, to w populacji człowieka musielibyśmy mieć osobniki o różnej wielkości mózgu. Po drugie, musi być dziedziczność cech, czyli one muszą być przekazywane do kolejnych pokoleń, czyli jeżeli znowu mówimy o przykładzie z mózgiem, żeby ewolucja zachodziła, osobniki o dużym mózgu powinny produkować dzieci o dużych mózgach, bo inaczej to nie będzie mogło działać. No i wreszcie trzecie, musi być selekcja, czyli osobniki z dużym lub z małym mózgiem muszą z jakiegoś powodu przeżywać gorzej lub lepiej, bo inaczej ewolucja nie będzie działała. Czyli
Żeby się dowiedzieć, czy u człowieka działa ewolucja, musimy popatrzeć na te trzy składniki i zastanowić się, czy one istnieją w naszej populacji. Pierwszy to jest bardzo prosta sprawa, dlatego że zmienność, tak jak w populacjach zwierząt, jest powszechna i praktycznie wszystkie cechy, które sobie możemy wyobrazić, tą zmienność wykazują. W populacjach człowieka też zmienność jest powszechna. Praktycznie każdą cechę, jaką nie zmierzymy u ludzi, możemy pokazać, że ona się różni, w różnym oczywiście zakresie, ale są różnice pomiędzy poszczególnymi osobnikami, czy to jest wielkość ciała, czy to jest na przykład kolor oczu, o którym już mówiliśmy, to wszystko są cechy, które wykazują jakąś zmienność. Czyli pierwszy składnik ewolucji mamy i to w większości przypadków cech, nie ma z tym problemu. Dziedziczność. Tu już jest trochę trudniej, dlatego że żeby pokazać, że cechy się dziedziczą, musielibyśmy przeanalizować te cechy u rodziców i dzieci i to najlepiej w bardzo dużej próbie rodziców i dzieci, co nie jest trudne, dlatego że do tego potrzebujemy, potrzebujemy czegoś takiego. To jest przykład tak zwanego pedigree, czyli genealogii osobników pokazującej, jak ze sobą są związani, skojarzeni, spokrewnieni dzieci oraz rodzice w szeregu pokoleń. Te dane akurat pochodzą z takiej bardzo słynnej fińskiej populacji, dla której dzięki księgom parafialnym istnieją zapisy dotyczące właśnie rozrodczości i pokrewieństwa sięgające bodajże XVII wieku. I na przykładzie tych danych bardzo wiele ciekawych prac o ewolucji człowieka powstało. Tego typu dane są bardzo rzadkie, dlatego że bardzo trudno jest je odtworzyć, a w dzisiejszych czasach jeszcze dodatkowo dostępu do nich bronią nam różnego rodzaju regulacje związane z danymi osobowymi. Więc tak naprawdę mamy duży problem z wykazywaniem tego, czy faktycznie cechy u człowieka są dziedziczne. No oczywiście kolor oczu na przykład, nie musimy nikogo przekonywać, że jest dziedziczny, bo jak mamy dwójkę niebieskookich rodziców, to miejmy nadzieję, że ich dzieci również będą miały niebieskie oczy, tak jak już wcześniej wspominałem. W przypadku bardziej wyrafinowanych cech faktycznie są dowody na to, że one są odziedziczalne. Wiele cech, które ma znaczenie ewolucyjne u człowieka, jest faktycznie odziedziczalna. Na przykład okazuje się, że bardzo płodne kobiety mają znacznie bardziej płodne potomstwo, córki, wnuczki, prawnuczki i tak dalej. Wiele mających wpływ na sukces rozrodczy cech również jest odziedziczalna, na przykład cechy osobowości związane z łatwością odnajdywania dobrego partnera do rozrodu. Okazuje się, że również cechy, które mają bardzo silny związek z naszą przeżywalnością i zapadalnością na choroby cywilizacyjne, takie jak na przykład podatność na różnego rodzaju choroby, takie jak cukrzyca czy choroby układu krążenia, również są odziedziczalne. Czyli wydaje się, że faktycznie ta odziedziczalność cech ważnych ewolucyjnie w populacji człowieka generalnie istnieje, ale niestety musimy pamiętać, że to są wszystko dane pochodzące z małych zestawów danych, z małych podpopulacji i tak naprawdę nie jest mi znane żadna praca, która by była w stanie na przykład wykazać odziedziczalność jakiejś cechy w całej populacji europejskiej. Bardzo trudno jest sobie wyobrazić, jak można by coś takiego zrobić. Byłoby to możliwe, ale niesamowicie kosztowne i logistycznie bardzo, bardzo trudne. Załóżmy więc, że nasze cechy, które potrzebujemy do tego, żeby mówić o ewolucji człowieka, są odziedziczalne. Co z selekcją, czyli z tym ostatnim czynnikiem, który tak naprawdę jest tutaj wiążący? To on sprawia, że do kolejnych pokoleń przechodzą tylko konkretne osobniki. To już jest coś, co w naszej głowie zapala taką czerwoną lampkę. Okej, selekcja. Czy to znaczy, że osobniki o jakichś konkretnych cechach nie dożywają konkretnego wieku albo na przykład się nie rozmnażają? No właśnie oznacza to dokładnie to. To, że my wszyscy tutaj siedzimy i to, że na przykład mamy takie fajne mózgi, że szybko chodzimy, że jesteśmy wysocy, że mamy dobry wzrok, to wszystko zawdzięczamy naszym pra-pra-pra dziadkom i pra-pra-pra babkom i pra-pra-pra ciotkom, którzy umarli w odpowiednim wieku i zostali wyeliminowani przez dobór naturalny, abyśmy my mogli mieć te wspaniałe cechy, które doprowadziły nas tutaj. Także selekcja w populacjach człowieka musiała zachodzić. I tak naprawdę jak się zastanowimy nad tym, jak daleko wstecz historycznie ona musiała zachodzić, to nie jest wcale taka zamierzchła historia, to nie są tysiące czy dziesiątki tysięcy lat, dlatego że nawet
powiedzmy kilkaset lat temu selekcja w populacjach człowieka była bardzo, bardzo silna. To się zmieniło, ja może przejdę tutaj, to się zmieniło tak naprawdę stosunkowo niedawno i cały ten proces, który w populacjach człowieka doprowadził do bardzo drastycznych zmian pod kątem tego, co się z nami dzieje i jak reagujemy na negatywne czynniki środowiska, określamy to jako tak zwane przejście demograficzne albo demographic transition. To jest taki termin, który określa właśnie proces, który tutaj jest zaprezentowany na przykładzie trzech różnych populacji: niemieckiej, szwedzkiej, chilijskiej, Mauritiusu oraz chińskiej. Jak widzimy, wszystkie te trzy populacje, wprawdzie w różnym tempie czasowym, ale wszystkie te pięć populacji podlegało temu samemu zjawisku, polegającemu na tym, że widzimy, że w sposób bardzo stopniowy spada tempo urodzeń oraz tempo umierania osobników w populacji. Jednocześnie stosunkowo powoli, ale jednak jednostajnie zwiększa się całkowita wielkość takiej populacji. Tak jak mówię, w niektórych przypadkach to przejście demograficzne zaszło znacznie gwałtowniej, czyli na przykład w przypadku Mauritiusu widzimy, że to jest znacznie bardziej stromy spadek i znacznie bardziej szybkie odbicie tej całkowitej wielkości populacji. Natomiast ono tak naprawdę w mniejszym lub większym stopniu zaszło we wszystkich społeczeństwach, które przeszły tą taką przemianę z, powiedzmy, społeczeństw nierozwiniętych do społeczeństw rozwiniętych. Czasami to przejście demograficzne zajmowało bardzo dużo czasu. Tutaj mamy porównanie, ile mniej więcej lat zajęło ono w różnych populacjach. Zobaczmy, że nasz kraj plasuje się razem z Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi wśród tych, gdzie to przejście demograficzne trwało bardzo długo, bo kilkadziesiąt aż pod prawie 100 lat. Natomiast są takie populacje jak na przykład Iran, Chiny czy Korea Południowa, gdzie to przejście demograficzne tak naprawdę zaszło na przestrzeni 10 do kilkunastu lat, czyli niesamowicie szybko. Ono było związane przede wszystkim ze wzrostem zamożności społeczeństwa, spadkiem urodzeń w każdej z tych populacji. Oczywiście wszystko to związane było również z tym, że rosła nasza średnia oczekiwana długość życia. Ten wykres przedstawia średnią oczekiwaną długość życia osobników urodzonych w danym roku. To są akurat dane dla Francji. Jak widzimy, z wyjątkiem tych dwóch dołków, które odpowiadają dwóm wojnom światowym, mamy tutaj taki dosyć stabilny wzrost od mniej niż 50 lat na początku XX wieku do 80 w przypadku kobiet i 70 parów w przypadku mężczyzn na początku XXI wieku. Oczywiście podstawowym czynnikiem, który odpowiedzialny jest za te wszystkie wzorce demograficzne, są zmiany w śmiertelności w populacjach ludzkich. Porównajmy sobie takie bardzo, moim zdaniem, dosyć spektakularne liczby. To są dane dotyczące umieralności populacji niemieckiej pod koniec XIX wieku, które pokazują, jaka proporcja ludzi dożywała w wieku 20, 30 i 40 lat w tej populacji. Zobaczcie, że weźmy sobie na przykład ten środkowy rządek, który dla mnie jest akurat, że tak powiem, najbliższy teraz demograficznie. 46% ludzi umierało przed osiągnięciem 30 roku życia w Niemczech pod koniec XIX wieku. Na początku XXI wieku 1,5% tylko ludzi w tym kraju umiera przed dożyciem do 30 roku życia. Dla porównania, i to też również powinno dać nam trochę do myślenia i tą informację użyjemy pod koniec, w Senegalu i zresztą w wielu innych afrykańskich krajach około 13% obecnie na początku XXI wieku ludzi umiera, zanim dożyje do 30 roku życia. Żeby to nie było takie geograficznie odległe, to zobaczmy na liczby dotyczące Polski. Pomorze Zachodnie, początek XIX wieku, prawie 80% ludzi umiera, zanim dożyje do 30 roku życia, a w Małopolsce, i to jest właśnie to, o czym mówiłem, te małe wsie małopolskie, które są mi też tak bliskie, w XIX wieku 67% ludności nie dożywało do 25 roku życia przeciętnie. To są liczby, które pokazują, jaka była jeszcze tak naprawdę niecałe 100 lat temu skala selekcji naturalnej, jaka zachodziła w populacji człowieka. Nasz gatunek po prostu był wybijany przez negatywne czynniki działające w naszym środowisku. No i oczywiście najważniejsze czynniki, które działały, to były czynniki chorobotwórcze. Jak popatrzymy sobie na to, co się stało
kiedy dokładnie w tym miejscu wynaleziono penicylinę, co się stało z umieralnością na choroby zakaźne oraz ze średnią oczekiwaną długością życia populacji europejskiej. Zobaczcie, jaka jest niesamowita operacja, korelacja pomiędzy tymi dwiema krzywymi oraz pomiędzy pojawieniem się kolejnych osiągnięć medycyny, notabene głównie chodzi o szczepienia oraz właśnie wynalezienie antybiotyków, a spadkiem tej śmiertelności. Medycyna jest odpowiedzialna za wyeliminowanie z naszej populacji ogromnej większości naturalnej selekcji, która działała promując zmiany ewolucyjne w naszym gatunku. Oczywiście może się wydawać, ale medycyna jest przecież fajna, bo dzięki niej dłużej żyjemy. Żyjemy komfortowo, możemy się wyleczyć z chorób, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu by nas tak naprawdę zabiły. Więc co złego jest takiego w medycynie? Okazuje się, że właśnie to jest miecz obosieczny, dlatego że z jednej strony faktem jest, że medycyna poprawia jakość naszego życia, sprawia, że jest ono bardziej satysfakcjonujące i czasami w ogóle jest. Natomiast z drugiej strony medycyna przez eliminację doboru naturalnego zrobiła naszemu gatunkowi coś bardzo, bardzo złego. Na pewno wszyscy wiecie, że istnieje coś takiego jak mutacje. Mutacje, czyli losowe, całkowicie nieprzewidywalne zmiany materiału genetycznego, które polegają na tym, że w pewnym momencie nagle dzieje się jakaś nanoskopowa katastrofa, jedna litera naszego kodu genetycznego zamienia się w inną, no i najczęściej prowadzi to do takiego uszkodzenia, które zabija komórkę, w której taka mutacja zaszła. Czasami mutacje są korzystne, czyli czasami komórka, która takiej mutacji ulegnie, przeżywa i się dalej rozmnaża, ale w ogromnej większości sytuacji mutacja, czyli właśnie błąd w naszym materiale genetycznym, taką komórkę zabija i doprowadza do katastrofy. Mutacje mają to do siebie, że nie wszystkie z nich są tak bardzo dramatyczne, że zabijają osobniki i komórki. Czasami mutacje są bardzo słabe. Takie słabe mutacje nazywamy mutacjami subletalnymi, dlatego że one nie zabijają nas od razu, tylko one się tam gdzieś gromadzą w naszym materiale genetycznym jako takie śmieci. Najczęściej, kiedy mamy ich tylko trochę, to tak naprawdę tego nie czujemy. Wyobraźcie sobie, to jest taki eksperyment myślowy zaproponowany przez Mellera, takiego genetyka. Wyobraźcie sobie taką zapadkę, która tutaj ma, powiedzmy stąd wyrasta taka oś, na której jest zamocowane wiadro z jakąś farbą i my pod tym wiadrem stoimy. Ta zapadka może się oczywiście obracać tylko w jedną stronę i ona się obraca wtedy, kiedy coś w tą zapadkę uderzy. Jakieś przypadkowe fluktuacje, niech to będą nasze mutacje. Oczywiście w momencie, kiedy taka zapadka się obróci o jeden ząbek, czyli zajdzie jakaś niewielka mutacja w naszym genomie, to ona oczywiście nie może wrócić na poprzednią pozycję, dlatego że biologicznie mutacje prowadzące do odwrócenia efektów jakiejś innej mutacji są bardzo, bardzo rzadkie i niesamowicie nieprawdopodobne, praktycznie niemożliwe. Więc ta nasza zapadka będzie tak stopniowo się przekręcała o ząbek z każdą kolejną subletalną mutacją, aż w końcu to wiadro, pod którym stoimy, się obróci i wyleje na naszą głowę. I wtedy już będzie za późno, ponieważ wtedy już ta zapadka obróciła się o tyle ząbków i w naszym genomie zgromadziło się tyle mutacji, że niestety jest to już ilość, która stanowi dla naszego organizmu problem i po prostu nasz organizm uszkadza. Dobór naturalny, a raczej jego brak, działa w dokładnie taki sposób. Jeżeli dobór naturalny istnieje, czyli to jest ta sytuacja, gdzie medycyny nie ma, osobniki słabe, niedostosowane są po prostu z populacji eliminowane, tak jak te duże kulki tutaj, do kolejnych pokoleń przechodzą osobniki, mówiąc bardzo potocznie, wyczyszczone z tych szkodliwych mutacji. W momencie, kiedy dobór się zaczyna rozluźniać, to coraz więcej tych osobników z tymi lekko szkodliwymi mutacjami jest przepuszczana, aż w końcu mamy absolutny festiwal medycyny, tak jak teraz, czyli nie mamy doboru, przeżywalność tak naprawdę nie reguluje w żaden sposób tego, jakie warianty genetyczne przechodzą do kolejnych pokoleń, bo zawsze mamy medycynę, która sobie tutaj poradzi. No i te szkodliwe mutacje po prostu w tych naszych genomach się zaczynają akumulować. Oczywiście pojawia się pytanie, czy takie coś faktycznie może negatywnie wpływać na kondycję naszego gatunku.
Na ludziach eksperymenty jest zrobić trudno. Generalnie trudno jest dostać pozwolenie komisji bioetycznej, żeby w ogóle robić eksperymenty na ludziach i trudno jest zgromadzić dużą próbę. Natomiast o wiele łatwiej jest wziąć takiego chrząszcza grochowego na przykład, albo muszkę owocową, albo nicienia, Cnorhabditis elegans, które mają o wiele szybszy cykl życiowy i pozwalają się hodować w astronomicznych ilościach. Takich eksperymentów, w których porównywano populacje, gdzie występował dobór naturalny, czyli ta selekcja, oraz doboru nie było i osobniki żyły w absolutnie komfortowych warunkach, takich doświadczeń było bardzo dużo i okazało się, że konkluzja jest zawsze taka sama. Osobniki, a raczej populacje, które przez wiele pokoleń żyły w super wygodnych warunkach pozbawionych selekcji, cechują się spadkiem dostosowania, spadkiem przeżywalności około od jednego, znaczy powiedzmy od 1,5% do 2% na pokolenie. Może się to wydawać niedużo, ale jeżeli sobie to sumujemy i przemnożymy przez ilość pokoleń, jaka typowo występuje w historii ewolucyjnej jakiegoś gatunku, no to się okaże, że jednak dostajemy całkiem znaczne spadki przeżywalności i całkiem znaczne upośledzenie tej, powiedzmy, jakości gatunku z czasem, kiedy faktycznie tej selekcji nie ma. William Hamilton, który jest jednym z takich, no jednym z największych biologów ewolucyjnych i tak naprawdę ja zawsze się dziwię, że on nigdy nie dostał Nagrody Nobla, bo naprawdę mu się ona należała z całą pewnością. On kiedyś użył takiej metafory, że nasz gatunek zamienia się w taki planetarny szpital, gdzie tak naprawdę jedynym sposobem, żeby zapobiec tej takiej degeneracji naszego gatunku wynikającej właśnie z istnienia medycyny, powinniśmy w jakimś momencie przejść na ręczne sterowanie naszą ewolucją i taką inżynierię naszego gatunku, w której będziemy w stanie w sposób całkowicie intencjonalny manipulować losami genów i osobników w populacjach. Do tego jeszcze wrócę na samym końcu, czyli za chwilkę. Ja ogólnie tą metaforę planetarnego szpitala bardzo lubię, bo z jednej strony jest ona bardzo plastyczna, a z drugiej strony moim zdaniem ma odpowiednią dozę pesymizmu, jeśli chodzi o mówienie o tych procesach ewolucyjnych w naszej populacji. Ale zanim powiem o tych najbardziej pesymistycznych scenariuszach, jakie nas czekają, jeszcze tylko dwa słowa o tym, czy na pewno jest tak źle, czyli czy aby na pewno ten dobór jest tak płaski, że na nas nie działa, czy być może ma jeszcze jakieś takie piki, czyli takie skoki selekcji, które mogą nas w jakiś sposób uratować. Ogólnie rzecz biorąc, wiemy, że ten spadek dostosowania, czyli spadek siły selekcji w naszej populacji jest czymś uniwersalnie wykrywanym na bardzo wielu poziomach, w bardzo wielu populacjach i bardzo wieloma metodami. Okazuje się jednak, że są pewne rodzaje selekcji, które być może cały czas działają, dlatego że poza doborem naturalnym mamy też coś, co nazywamy doborem płciowym, czyli tym, co robią kobiety, kiedy wybierają konkretnych partnerów na swoich mężów, ponieważ to one, wybierając konkretne osobniki, decydują o tym, jakie geny są promowane w kolejnych pokoleniach, a jakie są, można powiedzieć, karane, czyli usuwane albo utrudnia im się przejście do kolejnych pokoleń populacji. To są dane dotyczące siły doboru płciowego w tej fińskiej populacji, dla której pokazywałem wam to takie wielkie drzewo genealogiczne. I generalnie obraz, jaki z tego się wyłania, jest taki, że nieważne na jaką cechę patrzymy i na jaką komponentę doboru płciowego patrzymy, te wszystkie słupki bardzo mocno i wyraźnie różnią się od zera. Widzimy, że wszystkie mają bardzo wysokie wartości, które stosunkowo daleko leżą od tej wartości zero, co oznacza, że w tych wszystkich komponentach doboru płciowego była bardzo silna, a raczej one wywierały bardzo silną selekcję na szereg różnych cech, które w tych populacjach fińskich miały znaczenie dla przeżywalności, takich jak na przykład data przystąpienia do pierwszego rozrodu, czy data ostatniej reprodukcji w tej populacji, co oznacza, że nawet jeżeli siła doboru naturalnego zanikała, dobór płciowy, czyli ten wynikający z wyboru partnera, wcale nie zanikał i miał się dosyć dobrze. Ten wykres. Co to oznacza? Oznacza to, że nawet pomimo, że dobór naturalny, czyli ten wynikający z różnic przeżywalności, może słabnąć, dobór płciowy
może być czymś, co jest znacznie trudniej wyeliminować z naszej biologii. My generalnie, pomimo tego, że wydaje nam się, że dobieramy sobie partnerów jako mężów i żony w sposób bardzo świadomy i bardzo często bardzo strategiczny i mocno zaplanowany, to mimo wszystko w bardzo wielu aspektach tego procesu zachowujemy się bardzo instynktownie. Dokonując wyborów związanych z przyszłymi naszymi partnerami seksualnymi, bardzo często ulegamy biologicznym sygnałom, które dają sobie nawzajem kobiety i mężczyźni. Okazuje się na przykład, że dobieramy się bardzo mocno i w bardzo mocno skorelowany sposób pod kątem genów związanych z odpornością na określone pasożyty. Co więcej, nasza fizjologia steruje wyborem partnera, dlatego że na przykład kobiety w określonych fazach cyklu menstruacyjnego, kiedy są najbardziej chętne do tego, żeby szukać sobie partnerów seksualnych, jednocześnie mają najbardziej wyeksponowane określone cechy sygnalizujące ich jakość genetyczną, takie jak kształt ciała, zapach czy kolor skóry. To są wszystko procesy, które dzieją się poza naszą świadomością, ale dają nam wymierne, konkretne efekty. Ten wykres pokazuje częstość stosunków seksualnych w związkach, wiernych związkach małżeńskich, w zależności od tego, jakie jest podobieństwo genetyczne między partnerami. Okazuje się, że tam, gdzie partnerzy są do siebie stosunkowo mało podobni genetycznie, co jest z punktu widzenia ewolucyjnego bardzo pożądaną właściwością, ponieważ produkują oni wtedy bardzo zróżnicowane, a więc dobrze dostosowane do zmiennego środowiska potomstwo, w takich małżeństwach jest o wiele więcej stosunków seksualnych niż w małżeństwach osób, które są do siebie bardzo podobne genetycznie. Okazuje się też, że na przykład kobiety, które się skojarzą z bardziej do siebie podobnymi mężczyznami pod względem genetycznym, mają większą częstość spontanicznych aborcji, czyli ich ciąże o wiele częściej nie rozpoczynają się, tylko zostają przerwane na etapie implantacji, gdzie dochodzi właśnie do spontanicznej aborcji takiej zygoty, która dostaje się do macicy. Więc widzimy, że dobór płciowy może mieć ogromny wpływ na losy ewolucyjne naszego gatunku. Natomiast pułapką, w jaką możemy wpaść, jest to, że my już nawet z tym doborem płciowym zaczęliśmy igrać i nim manipulować, dlatego że okazuje się, że po pierwsze kojarzenia ludzi same z siebie mogą stać się jednym z najważniejszych czynników izolacji międzypopulacyjnej u ludzi, bo już teraz widzimy trendy prowadzące do tego, że na przykład bardziej inteligentni ludzie chętniej kojarzą się z inteligentnymi osobami, co może doprowadzać do takiej izolacji wewnątrzpopulacyjnej i pewnego ostracyzmu, wręcz powiedziałbym genetyczno-ewolucyjnego. A poza tym okazuje się, że bardzo wiele wynalazków medycznych, jakie stosujemy, jak na przykład tabletki antykoncepcyjne, osłabiają zdolność rozpoznawania jakości partnera u ludzi. Okazuje się, że kobiety, które biorą tabletki antykoncepcyjne, o wiele słabiej wyczuwają podobieństwo genetyczne swojego partnera, a więc o wiele częściej angażują się w niekorzystne genetycznie kojarzenia, co może osłabiać działanie tego doboru płciowego i przyczyniać się do tego całkowitego spadku selekcji, jaka działa w populacjach człowieka. Tutaj mamy właśnie taki przykład, gdzie mamy porównaną preferencję kobiet w stosunku do bardziej różnych genetycznie partnerów i widzimy, co się dzieje w przypadku kobiet, które nie używają pigułek antykoncepcyjnych i kobiet, które używają pigułek antykoncepcyjnych. W trakcie cyklu menstruacyjnego u tych kobiet, które ich używają, dochodzi do znacznie większej zmiany i praktycznie do spadku tej preferencji związanej właśnie z wyborem partnera genetycznie różnego. Czy te wszystkie procesy mogą faktycznie doprowadzić do zamienienia się nas w takie ewolucyjne śmietniki? No, tempo mutacji, jakie zachodzi w populacji człowieka, jest stosunkowo niewielkie. Ta liczba pewnie nie będzie mówiła wam zbyt wiele, ale wystarczy, że wyobrazicie sobie, że każde nowo narodzone dziecko rodzi się z około 100 nowymi mutacjami. I to jest całkowicie naturalne, że tak się dzieje. Problem polega na tym, że ze względu na brak selekcji te mutacje są znacznie wolniej usuwane z naszych populacji i tak jak powiedziałem, mogą się akumulować, uszkadzać nasze geny, obniżać stopniowo płodność i prowadzić do takiej stopniowej ewolucyjnej degeneracji
naszego gatunku. Warunki komfortowe, czyli te, w jakich obecnie żyjemy, medycyna, technologia, prowadzą do od 7 do 10 razy wolniejszego usuwania tych, powiedzmy, słabo szkodliwych mutacji oraz zwiększają ryzyko zniknięcia z naszych populacji tych najbardziej korzystnych wariantów genów, które po prostu przy braku selekcji są znacznie słabiej odróżnialne od tych szkodliwych mutacji. Oczywiście moglibyśmy sobie gdybać, że no okej, ale żyje nam się tak dobrze, że tak naprawdę nie za bardzo widzimy jakiekolwiek ślady tych negatywnych procesów, o których tutaj mówię. No ale jeżeli na przykład spojrzymy na to, co się dzieje z naszą długowiecznością, to zobaczymy, że mimo tego, że nam się wydaje, że faktycznie z pokolenia na pokolenie żyjemy coraz dłużej, to tak naprawdę doszliśmy do pewnej ściany. Tutaj mamy wykres, który pokazuje, jak bardzo u kobiet i u mężczyzn zmieniała się średnia długość życia w zależności od ich własnego wieku. I zobaczcie, że największe zmiany zdarzały się w tej grupie wiekowej. Natomiast w momencie, kiedy doszliśmy do oczekiwanej długości życia na tym poziomie, to są te poziomy długowieczności, jakie obecnie obserwujemy w naszej populacji, mamy gwałtowny spadek i odwrócenie tego trendu polegającego na wydłużaniu się średniej długości życia. Tak samo jak spojrzymy sobie na to, która grupa wiekowa najwięcej zyskała z punktu widzenia wydłużenia się życia w różnych, że tak powiem, latach od 1920 do początku XXI wieku, to zobaczymy, że faktycznie tutaj w połowie XX wieku był największy skok tej długowieczności. Natomiast obecnie tak naprawdę doszliśmy do takiego plateau, to się wszystko wypłaszczyło i tak naprawdę przestało zmieniać. Wygląda więc na to, że wszystkie wskaźniki, które mogłyby mówić o takiej demograficznym polepszaniu się naszego gatunku, powoli zaczynają wyhamowywać. I tak naprawdę, jeżeli myślimy o przyszłości ewolucyjnej człowieka, to tak naprawdę powinniśmy wyeliminować z naszych wyobrażeń ewolucję w stronę wielkich mózgów, sprawnych kciuków czy łysych głów, dlatego że to są wszystko cechy, które nie mają żadnego przełożenia na przeżywalność czy sukces reprodukcyjny. Być może ciągle podlegają w naszej populacji ewolucji takie cechy, które na przykład są związane z zapadalnością na choroby układu krążenia, być może inteligencja człowieka, co jest związane właśnie z tym, o czym wcześniej wspominałem, czyli z tym, że ludzie inteligentni preferują kojarzyć się z ludźmi inteligentnymi, ale tak naprawdę to są bardzo jedynie niewielkie i mało znaczące wycinki tego, co normalnie wyobrażamy sobie, kiedy myślimy o ewolucji człowieka. Czyli ona tak naprawdę obecnie najprawdopodobniej albo się całkowicie zatrzymała, albo biegnie bardzo powoli w kilku wyselekcjonowanych grupach cech i za bardzo nie jest w stanie naszego gatunku popchnąć do jakiegoś bardziej świetlanego przodu, przyszłości. Co nam pozostaje? Wracamy tutaj trochę do tego, co Hamilton mówił, kiedy myślał o planetarnym szpitalu. Pozostaje nam albo planowanie ekologii ewolucyjnej człowieka, i ja tutaj mówię na serio o tym, o czym myślą niektórzy naukowcy. Ja powiedziałem, że nasza ewolucja się zatrzymała ze względu na medycynę i wyeliminowanie selekcji, ale pamiętajcie o tym, że to nie działo się na całym świecie, dlatego że jest bardzo wiele miejsc na naszej planecie, gdzie w dalszym ciągu ludzie nie dożywają 50 lat. Ten Senegal, który był w tej tabelce wcześniej, to jest właśnie przykład miejsca, gdzie ciągle działa selekcja związana z negatywnymi warunkami środowiskowymi, z chorobami zakaźnymi i w dalszym ciągu ona doprowadza do eliminowania szkodliwych mutacji z takich populacji. Być może więc, i sugerują to niektórzy biolodzy ewolucyjni, naszą drogą jest planowanie kojarzeń pomiędzy różnymi populacjami człowieka, tak żeby nieco złagodzić te nagromadzone w naszej populacji szkodliwe mutacje, które wynikają właśnie ze spadku selekcji. Niektórzy naukowcy wręcz posuwają się do tego, żeby sugerować, że Europejki powinny szukać sobie czarnoskórych mężów, dlatego że to ewolucyjnie będzie miało jak najlepsze efekty. Oczywiście mamy też drugą gałąź, którą to wszystko może pójść, czyli ewolucję niebiologiczną. To znaczy ewolucję, która już będzie się działała poza naszymi ciałami. Tutaj mamy taki wykres, który pokazuje symulowane tempo ewolucji w momencie, kiedy zwiększamy tak zwany czas generacji, czyli
tempo, w jakim zastępowane są pokolenia. I zobaczcie, że jak czas generacji się skraca, to w wykładniczy sposób wzrasta, tutaj jest akurat tempo mutacji, ale z tym związane jest również tempo samej ewolucji, jeżeli istnieje selekcja. Jeżeli więc nasze istnienia zostałyby na przykład załadowane do komputera, gdzie czas generacji mógłby być mierzony nie w latach, tylko w dniach albo nawet sekundach, to mogłoby się okazać, że nasza ewolucja w astronomiczny sposób by przyspieszyła, tylko i wyłącznie dlatego, że przenieślibyśmy się na zupełnie inny poziom selekcji i zupełnie inny poziom ewolucji. No ale to już jest ewolucja niebiologiczna, ja jestem biologiem, więc niestety ja muszę przestać tutaj w tym miejscu i z tym dosyć pesymistycznym wnioskiem, że nasza przyszłość jawi się w niezbyt wesołych kolorach. Dziękuję.